Przyjechała właśnie jakaś taka paczka, prawdopodobnie coś do Poloneza. Domyślam się co, ale otwórzmy, zobaczmy co to jest. Dobra, już wiem co to jest. Jest to uszczelka pod pokrywę zaworów do Poloneza Karo Plus do silnika GLI. Ile taka przyjemność kosztuje? 12,50. To trzeba oczywiście wymienić, ponieważ tam trochę coś tam olej przecieka, więc nie ma co oszczędzać, zwłaszcza że to kosztuje nie za drogo. Odkręcamy teraz pokrywę od zaworów w Polonezie. Wymienimy uszczelkę, ponieważ jak możecie się przyjrzeć, jest wokoło tłusto, czyli przecieka. No to pokaż co. Kable trzymać? Może się uda. No pęknięta jest. Patrz jaki syf masz w samochodzie. Ja pier... od tego oleju. Mhm. Ja Liquim Oli mam kupione. No to trzeba będzie to umyć. Na bank. Jest taki syf od tych słabych olejów. Od niewymieniania oleju. Może pęknięta to nie, patrz, bo tu ja połamałem. Aha. Ale jest twarda. I przepuszcza dlatego. Zobacz, ręka jaka jest twarda. Widzisz? No, tamta miękka jest to nowa. Jest miękka i nie będzie przepuszczać. Przez tydzień. Przez tydzień tylko, tak? Nie no, pół roku. Rok. Tutaj mięciutka jest. Benzyna, tak? Nie mam większego pędzelka. Wszystkie powywoziłem. Chociaż trochę. A ten środek Liquimoli to co, elegancko to wymyje? Tak, ale ty wiesz jakiego syfu narobi w misie? Tak. Zanim to wszystko wypłukamy, to trzeba by było, moim zdaniem, to najpierw to, nie wiem, no wlać ten środek twój, śmieszny. A później jeszcze ze, przynajmniej raz wypłukać go ropą. Ten silnik. Dobrze, raz, no minimum raz, dwa razy nawet. I wtedy dopiero można. No. Weź tam taka bańka stoi. Była nawet może. To gdzieś ostatnimi czasy się pojawiła moda. Widzisz? No trochę schodzi. No. I to wszystko w całym twoim silniku jest. Ten syf. Na wale. Na dźwigienkach zaworowych. Na korwach, na tłokach. No ale już jakiś efekt jest, no. Już nie jest czarne, już jest brązowe. No ale to wiesz. Nie nagrywaj się. To 4 minuty trzeba być na mnie. No czekaj, tylko uważaj, że nie powróć się, bo ja łapę brudne. Ja mam na ręce. No toż mówię. No.
Skąd mogę wiedzieć? Nowa uszczelka. Delikatnie ma łapać. Ucieka. Zbieramy. Żeby nie uciekł. Dobra, lecimy. On tylko mówił, że coś ze sprzęgłem tam jest. Dziadek jeździ, to się nie ma co dziwić. Ja go raz widziałem na tym, na stacji benzynowej, rok czy dwa lata temu, i teraz go znowu przyuważyłem.